Mokre łapska, witamy ponownie. A więc składamy tego gnoja. Mówili, żeby nie płukać. To pokazuje, że by nie było, że ściema. Śmieszne to. Dobra. 3, 2, 1, poszli. Chwila, chwila. To jest na razie pół worka. Kurczę, zostanie tego sporo. Trzy czwarte wora. Z przodu już 2 centymetry jest. Z tyłu jakieś 4-5. Może jeszcze trochę. Ale wiem, co zrobię. Skoro mi zostało tego. To się nie zmarnuje. Jakoś wrzucę do szklaneczki, jakieś, do jakiejś doniczki, jakąś roślinę w 220. No jestem na razie miło zaskoczony, bo myślałem, że cały pójdzie wór i będzie mało, a to się okazuje, że na przykład moją 25 szłoby tym obsadzić. Proszę, filtr się schował. No dobrze. Mamy przygotowaną wodę RO. Już nie będziemy tutaj się wygłupiać. Trzeba to delikatnie zwilgnąć. Mętność widzę w tej wodzie. Mętność, brązowość. No ale mówili, żeby nie płukać. No to nie płukam, no spoko. Dobra, idziemy po rośliny. We'll be right back.
24 godziny, około 24 godzin minęło od zalania tego pytka. No i mówili, nie płucz podłoża, nie płucz podłoża, no. I co? No i dobrze mówili. Woda się całkiem fajnie wyklarowała. Wczoraj zalałem akwarium wodą RO. Dodałem mineralizatora, zresztą co pewnie było widać. Ustaliłem sobie GH na 8 z mojego mineralizatora, KH jest 0. Więc kwestia zbijania twardości przez to podłoże, kwestia zbijania KH jakby mnie nie dotyczy. GH dzisiaj sprawdziłem, dzisiaj generalnie porobiłem testy, tak gdzieś po 24 godzinach od zalania, pierwsze zalanie. GH nie ruszyło w ogóle. Jak ustaliłem 8, tak 8 jest. No ale do rzeczy. Wczoraj również wlałem bakterii z Microblift. No, na pewno nie zaszkodzi, no, nawet jeżeli nie pomoże, tak? Dziś zrobiłem testy. Testy wyszły dziwne. I to było właściwie wszystko. Nie wlałem tutaj żadnego potasu, nic. Byłem ciekawy, co mi z tego podłoża wylezie, co za diabeł po pierwszym zalaniu, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się w przyszłości spodziewać. Pierwszy test, jaki zrobiłem, to był fosfor. Fosfor wyszedł o dziwo praktycznie zero, niewykrywalny. Następny test, jaki zrobiłem, było to żelazo, niewykrywalne. To nie znaczy, że fosforu nie ma w ogóle i to nie znaczy, że żelaza nie ma w ogóle, natomiast w słupie wody na wykrywalność moich testów nie ma. Następnie, bo byłem ciekawy, akwarium jest młode, nowe, co prawda wlałem bakterie, ale zrobiłem test na NO2, czyli na azotyny, niewykrywalne. Zrobiłem również test na NH4, również niewykrywalne. I tutaj sobie myślę, cholera, po jakiego grzyba oni tak trąbią o tych podmiankach takich? No i złapałem test na NO3, na azotany. I tu mnie lekko wygięło. Strzeliłem niezłego karpia, a Marysia była lekko w szoku. Test na NO3 zrobił się purpurowy, jak ta markrandra, która tutaj w rogu sobie stoi. Lekko ponad 50 mg na litr, grubo za dużo. I już zrozumiałem, dlaczego Tropika zaleca takie duże podmianki przez pierwsze ileś tam dni. Co dalej? Również sprawdziłem potas, bo znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że nie będzie. Potas również strzelił na jakieś 20 ppm. Przy GH8 powiedzmy nie jest to za dużo, ale dobrze, że nic nie nalałem. Także właściwie cały plan na dalsze manewry w tym akwarium wygląda no tak mniej więcej według zaleceń Tropiki. Natomiast jako roślinniarz to szczerze powiedziawszy ja to bym nie czekał 3 dni, tylko ja bym już tą wodę podmieniał, ale dobra. Zalane było w sobotę, niedziela, poniedziałek, wtorek robimy następną podmiankę. 50%, potem w sobota 50%, no i zobaczymy. Dzięki za wszystkie komentarze dotyczące tych ludzi, którzy mieli z tym do czynienia. Tak podejrzewałem, bo to już też słyszałem wcześniej, że te dawki nawozu tego zielonego są takie, powiedzmy, zachowawczo bezpieczne i na roślinę, na akwarium takim stricte roślinnym te dawki można sobie grubo zwiększyć. Natomiast no, nawożenie z punktu widzenia, gdybym ja się nie chciał kierować zaleceniami Tropiki, no to ja bym już zbijał azot, dodawał fosforu i żelaza. Ale dobra, spoko. Nie będę się wtryniał tutaj ze swoimi mongolskimi poglądami. Także tyle. No, wszystkie parametry wyszły bardzo fajne, natomiast ten azot... tutaj się też zastanawiam, czy fakt, że ja dolałem bakterii,
czy mi to NO3 tak nie walnęło. Dlatego, że kto wie, czy gdybym bakterii nie nalał, możliwe, że miałbym NO2 i NH4, a NO3 niżej. Teoria mówi, że w młodym akwarium niedojrzałym taka ilość azotu to jest w ogóle jakaś masakra, ale spoko, widocznie tak ma być. Także wystart mojego tropika 13-litrowego uważam za rozpoczęty. Jeżeli chodzi o rośliny, no to już tak właściwie świecką tradycją jest, że zawsze mówię, jakie nawbijałem, potem i tak mnie będą pytać, jakie nawbijałem, ale to dobra. Trzeci plan, trzy gatunki, Rotala marcrandra, Rotala colorata oraz Limnophila aromatica. Dalej idąc w przód, przed marcrandrą, 4 czy 5 szczepek Tonina fluviatilis. Jedna sztuka Bacopa carliniana colorata. Jakieś zdziebło pełzacza mi się znalazło. Jedna sztuka Alternatera Reineki Mini. Ludwigia Mini Super Red. Bardzo marna. Coś jej się stało w tym akwarium niedobrego. Bardzo marna, ale tam z 5 szczepek stoi sobie przed Limnophilą aromatiką. Następnie Staurogyne repens. Cały przód Hygrophila araguaya, po lewej stronie Blixa japonica i jedna szczepka Elocaris acicularis mini. I tyle by było, jeżeli chodzi o rośliny. Wpadł mi też dziki plan do głowy, jako że to też jest zawarte w planie tropiki, żeby podjechać jutro do sklepu i kupić pęk moczarki albo jakiegoś świaksu, co rośnie szybko, i tutaj po prostu wrzucić, niech wyżera ten nadmiar azotu. Pisti nie chcę tutaj wrzucać, bo będzie zacieniać. Niemniej jak na razie całkiem tak na oko, dopóki nie zrobiłem testów, tak na oko to wygląda to całkiem spoko. Już wiersze zaczynam układać, widzę. CO2 sprawdzałem również pH. pH, no dużo jest CO2. pH wynosi 5. Nie wiem, na ile podłoże zbiło. Musiałbym wyłączyć CO2 na noc, sprawdzić pH po całej nocy bez CO2. Natomiast no, CO2 na pewno tutaj nie brakuje. W pierwszym momencie filtr trochę robił pralkę, ale jak się wyklarowało. Nic mi tutaj właściwie, podczas sadzenia troszeczkę mi tutaj rośliny wyskakiwały, natomiast już jak posadziłem, zalałem, nic mi z tego podłoża nie wyskoczyło, a więc chyba pora kończyć ten nudny wywód. We wtorek podmianka i się będziemy zastanawiać, co dalej. Wystart akwarium 13 litrów na podłożu na soilu tropika i na nawożeniu tropika, którego nawożenia to akwarium pewnie długo nie zobaczy. Ale zobaczymy. Łapska, siema.